Dzień dobry! I słuchajcie, witamy Was w Santa Monica. Tak, czekam, aż on powie, bo on to lepiej robi. Santa Monica, jesteśmy na pierze, czyli na molo. Na molo, tu się kończy droga 66, tu biegał Forrest Gump, tu jest najsłynniejsza krewetkowalnia w całych Stanach Zjednoczonych, czyli sieciówka Baba Gump, która została rozsławiona przez właśnie Toma Hanksa, więc zapraszamy Was dzisiaj na początek do Baba Gump. Santa Monica. On tu siedział? Tak. To są moje pokrycia. To była, moi drodzy, ławeczka Forresta Gumpa, a teraz, jak widzicie tutaj, Santa Monica i koniec drogi Route 66. Za chwilę tam dojdziemy, a my w tej chwili wchodzimy zjeść sobie jakieś szrympy. Idziemy. Słuchajcie, no widzicie, musimy zjechać na dół. Jakaś piętrowa, ta. Baba Gump jest piętrowy, tak się rozrośli, moi drodzy, takim Forrest dał kopa, że aż dwupiętrowe zrobili budynek. No i zobaczmy, jak wygląda dół. Pewnie tak jak góra. Window, otwórz się. Aha. O. Widzisz, jaką mam moc sprawczą? Inside, please. Okay, let's find it here. Widzicie, jakie tu są tabliczki? Jak się chce jeść dalej, to się ma to, a jak się już kończy, to się ma to. Trzeba kelnerowi tak dać znać, że już ma się dość. A my chcemy run. My chcemy cały czas run, bo my będziemy cały czas teraz jeść, żeby nie zawieść Forresta. Tak, żeby nie zawieść Forresta, będziemy jeść. Mamy już. Może nie będę tego brał do ręki, bo to podobno gorące. Gorące, no. Moje jest zapieczone. Krewetki zapieczone z mięsem kraba, grzanka z serem i tak, żeby się poczuć, że to jest coś lekkiego, sparowany ryż. Ryżyk, zaraz zobaczę. Ja też mam ryż, do tego mam krewetki z grilla. Dobry ryż. Posypane mięsem z kraba i do tego parowana rokuła i parowany ryż. A sos mam taki pomarowo-śmietanowy. Wiesz, to są te krewetki, słuchajcie. Krewetka rozczapieżona i na wierzch nadziana mięsem kraba. I całość jest pod pierzynką z sera. Całkiem dobre to moje. Moje jest przepyszne. Ale dobrze zrobione. To jest przepyszne. Niektórzy, którzy tu przychodzą, blogerów, mówią, że to jest taka sieciówka, taki fast food typowy, nic ciekawego. Moim zdaniem to jest bardzo fajne, może dlatego, że to jest sezonowe, ale Pawełek ma coś z głównej karty i też mówi, że jest dobre. Więc jeżeli będziecie, a tych Baba Gumpów w Ameryce jest bardzo dużo, szczególnie na zachodnim wybrzeżu, koniecznie przyjdźcie do Baba Gump. Jeżeli lubicie krewetki, owoce morza, to myślę, że coś dla siebie znajdziecie. Mamy fajną lemoniadę też. Patrzcie,
takiej niebieskiej szklance. To jest połączenie lemoniady, pire z mango i soku pomarańczowego. Taki wymysł całkiem smaczny. To jest bardzo dobre, no. Także słuchajcie. Robimy run for restaurant i jemy. Jeszcze nie dajemy czerwonej tabliczki. Czerwona tabliczka jest nie tylko jak chce się zapłacić, ale również jak chce się coś domówić na przykład. Dajemy na czerwoną, bo pani przychodzi i mówimy: poproszę jeszcze 10 porcji jakichś tam innych, nie? Tego o. No. No to nie jest takie duże. No nie takie duże, więc być może coś trzeba będzie dobrać. Jeszcze raz was zapraszam. Zapraszamy, bardzo dobre. My się udajemy teraz dalej na Pier. Na Pier Santa Monica. I tutaj pierwsze co, to oglądamy znacznik końca drogi 66, Route 66. Proszę bardzo, wygląda tak. Kolejka do znaku. Tak, mamy kolejkę do znaku. No co, idziemy gdzieś dalej, nie? Santa Monica to nie będzie nigdy indziej. Moi drodzy, jesteśmy na najbardziej znanej plaży w Los Angeles. Witajcie na Venice Beach, moi drodzy. Tutaj macie... To nie są Bahamazy, moi drodzy. To jest graffiti w takim parku graficiarskim. Jak widzicie, nawet śmietniki i palmy są wygrafitowane. Tutaj byliśmy w skateparku. Trochę tam robią wygibasów. Różni tacy. No i generalnie jest tu dużo piachu, mało wody. Trzeba by bardzo dużo kroków przemierzyć, żeby się dostać do morza. Przepraszam, do oceanu. Tutaj macie ten cały bulwark taki przy plaży. No, sklepy, pamiątki. Ja wam tutaj pokażę troszeczkę wody. Idziemy do oceanu, widzicie? Jest bardzo szeroka plaża, którą trzeba przejść, żeby się dostać do oceanu. I tutaj można się już kąpać. Zimna pewnie woda, bo dzisiaj jest tak wiaterek, 25 stopni. A my idziemy jeszcze, pokażemy wam kanały weneckie, bo przecież jesteśmy w amerykańskiej Wenecji.
Moi drodzy, witajcie w Wenecji. Jesteśmy w Wenecji Ameryki. Kanały zbudował jeden z miliarderów amerykańskich, który postanowił mieć tutaj Wenecję, ponieważ chciał tu zrobić styl włoski z nutką amerykańskości. Dlatego mówi się, że Wenec przypomina, i w ogóle Santa Monica też przypominają, a głównie Wenec przypomina Wenecję, z połączenie Wenecji z Coney Island w Nowym Jorku. No i on chciał taką właśnie amerykańsko-włoską dzielnicę stworzyć. Tych kanałów było tutaj znacznie więcej. Część z nich niestety podupadła i została zasypana. Nie sprawdziła się to w ogóle ten pomysł tego miliardera, niestety nie pamiętam nazwiska, ale w każdym razie Amerykanie tego za bardzo nie przyjęli. Kilka takich właśnie tych miejsc z kanałami się zachowało. No i możecie zobaczyć, jak to wygląda. Są tu, mieszkają tu w ogóle właśnie mieszkańcy przede wszystkim. Myślę, że jest to urokliwe miejsce. Aczkolwiek no Wenecji włoskiej to mi to tak zbytnie nie przypomina. Tu kiedyś to nawet gondolierzy pływali. Jesteśmy na Grand Central, nie? Tak. Na Grand Central Market LA. Jakoś się czyli tutaj Los Angeles. Dotoczyliśmy. Los Angeles. Jemy dzisiaj coś azjatyckiego, bo mieliśmy ochotę po tych wszystkich takich amerykańskich dziełach. Ale są tutaj nasze lody z Santa Barbary, do których zaraz pójdziemy. Tam były lobster role z Santa Barbary, do których chyba raczej już nie pójdziemy. A dzisiaj sobie wzięliśmy, ja wziąłam sobie barbecue chickena. Do tego mam ryż, do tego mam sałatkę z kapusty i jakiś sos. Co masz, Pawełku? Pataja z krewetkami. To jest tak śmiesznie zapakowane, woreczki. O, ryż jest z worku, patrzcie. Ja mam wszystko wymierzane. Jak ci smakuje? Opowiadaj. Fajne, bo nieostre. Słodko, kwaśne. No, troszeczkę pikantne. Kapusta taka jak kapusta, no nic ciekawego. Zastanawiam się tylko, jakie mam to jeść, bo ryż dostałam w takiej tej. Mam osobno sos. Wszystko się teoretycznie je osobno. Tylko trudne do zjedzenia. To jest chyba takie bardziej na wynos i żeby sobie w domu to rozłożyć na talerzu. To może wtedy. Bo Pawełek to przynajmniej w misce ma. Moi drodzy, w Los Angeles jem Santa Barbarańskie lody. Od McConnella. Bardzo dobre. Jedliśmy z Matym je już w Santa Barbarze i dzisiaj sobie je wzięłam też tutaj na Grand Central Market. O, one w środku mają takie coś. To są lody s'mores, się nazywają. Waniliowe lody z czekoladowym ganaszem, z piankami i z jakimiś tam kawałkami chyba czekolady. O, słodko, gorzko, waniliowe. Bardzo dobre, polecam. Dobrze, moi drodzy, my już wróciliśmy do hotelu, zjedliśmy. Moje było bardzo smaczne. Moje było takie jak w Zielonej Górze, więc nic ciekawego. W Zielonej Górze mam takie samo jedzenie. Moje było bardzo smaczne, aczkolwiek no powiem wam szczerze, że ponad połowa tych budek była pozamykanych, więc niby do 22 miało działać, a... Ciekawe, co tam działa do 22, chyba same piwa. A działało robić. Jak działało, w związku z tym no byliśmy, natomiast na pewno ani wam nie polecimy, ani na pewno drugi raz tam nie pójdziemy. Nigdy. Bo jesteśmy w miejscu, gdzie jest bardzo dużo takich miejsc do jedzenia, więc no poszliśmy, zobaczyliśmy, zjedliśmy. Zapomnieliśmy. No. I tym oto widoczkiem zachodzącego słońca z Los Angeles żegnamy się z wami z 59 piętra naszego hotelu. Tak nam się udało tym razem zamieszkać. No i stąd będziemy może wam relacjonować coś jeszcze, a jak nie, no to napawajcie się tym widokiem, póki możecie. Narła!